Był jasny i piękny wieczór wiosenny. W otwartym oknie białe firanki powiewały leciutko tam i z powrotem, zupełnie jakby machały do małych, bladych gwiazdek. Braciszek podszedł do okna i zaczął wyglądać. Myślał o owym grzecznym psie i zastanawiał się, co też on teraz robi. Może leży właśnie w koszyku i może siedzi koło niego na podłodze jakiś chłopczyk, jakiś. Inny chłopczyk, nie braciszek, i głaszcza go po kudłatej głowie, mówiąc Riki, dobry, śliczny piesek. Braciszek westchnął ciężko. Wówczas usłyszał cichutki warkot. Warkot stał się głośniejszy i nagle do okna podfrunął zwolna jakiś tuściutki jegomość. Był to Carlson z dachu. Ale tego przecież braciszek nie wiedział. Carlson rzucił tylko przeciągłe spojrzenie na braciszka i poszybował dalej. Okrążył dach przeciwległego domu, zatoczył koło nad kominem i skierował się z powrotem w stronę okna braciszka. Zwiększył teraz szybkość i śmignął obok braciszka prawie jak mały samolot odrzutowy. Śmignął tak kilka razy, a braciszek stał cicho, i czekał, czując, że aż coś łaskocze go w brzuchu z przejęcia. Nie zdarza się przecież co dzień, by mali tłuści jego moście przelatywali koło okna. W końcu tuż przy parapecie Karlson zwolnił. — Hejsan, hobson! zawołał. — Czy można na chwilę yy, przysiąść? — Tak, proszę bardzo — odpowiedział braciszek. Czy to trudno tak latać? Zapytał. O mnie nie, odpowiedział Carlson z ważną miną. Mnie to wcale nie sprawia trudności. Jestem bowiem największym mistrzem świata w sztukach powietrznych. Nie radzę jednak próbować byle kapuścianej głowie. Braciszek od razu zrozumiał, że to on sam jest byle kapuścianą głową i od razu też postanowił nie próbować powietrznych sztuk Carlsona. Jak się nazywasz? spytał Carlson. Braciszek, odpowiedział braciszek. A właściwie y, nazywam się Sfante Sfantesona. Dziwne, doprawdy. Jak różnie może być na świecie. Ja na przykład nazywam się Carlson powiedział Carlson. Tylko Carlson. Nic więcej. Hej, san Hobson, braciszku. Hej, san Hobson. Carlson odpowiedział poważnie, braciszek.